Witajcie po kolejnych dwóch tygodniach. My znów jesteśmy w naszym sklepie w Alei Bielany, a więc czas na garść nowości w ofercie militaria.pl. Wiosna ruszyła pełną parą, a więc czas postrzelać, więc zaczynamy od sprzętów strzelających. Na początku dwie nowości od Gamo. Pierwsza to wiatrówka Gamo Roadster IGT-10X. Jest to klasycznie łamana wiatrówka z firmy Gamo, wyposażona w sprężynę gazową. Mamy tutaj drugą generację systemu 10X Quickshot, która pozwala już na korzystanie z mechanicznych przyrządów celowniczych. Osada wiatrówki wykonana jest z polimeru, stopka ma możliwość regulacji twardości. Oczywiście oprócz mechanicznych przyrządów celowniczych mamy tutaj szynę do zamontowania celownika optycznego. Druga nowość ze stajni Gamo to wiatrówka HPA MI IGT. Jest to klasycznie łamana wiatrówka, również wyposażona w system sprężyny gazowej. Mamy tutaj polimerową osadę, kolba wyposażona jest w regulowaną poduszkę policzkową. Stopka również ma możliwość regulacji twardości. Mechaniczne przyrządy celownicze wyposażone są w światłowody. W komplecie z wiatrówką dostajecie dwójnóg, a także celownik optyczny o parametrach 3-9x40. A już niedługo na naszym Facebooku i na naszym YouTubie zobaczycie nasze wideo o obu wiatrówkach z firmy Gamo. A do wypoczynku w lesie mamy dla Was hamak Zen Ultralight firmy Bushman. To bardzo lekki hamak o wadze zaledwie 150 gram. Wykonany jest z przewiewnego, szybko schnącego nylonu 15D. Do montażu hamaka służą dwie mocne linki typu Dynema. System jest bardzo prosty w obsłudze i pozwala na łatwe rozwieszenie hamaka. Hamak wytrzymuje obciążenie do 130 kg i zapewnia komfortowy odpoczynek w terenie. Były długie wiatrówki, czas na pistolet. Pistolet wiatrówkowy Zigzauer P226 X5 w wersji srebrnej. Jest to wykonana niemal w całości z metalu wiatrówka. Napędzana jest 12-gramowym nabojem CO2. Strzela śrutem Diabolo w kalibrze 4,5 mm. Magazynek mieści 20 sztuk takiego śrutu. Wiatrówka wyposażona jest w system blowback, który zapewnia silny odrzut podczas oddawania każdego strzału. Pistolet pod lufą posiada szydę montażową do zamontowania akcesoriów. A na wiosenne, deszczowe wieczory mamy dla Was lekturę Horace Cathcart, Księga Tradycyjnego. A na deszczowe, wiosenne wieczory mamy dla Was lekturę Horace Cathcart, Księga Tradycyjnego Obozowania. Ta wydana po raz pierwszy w 1906 roku książka stała się absolutnym klasykiem, jednym z najczęściej czytanych poradników obozowania. Jej autor, Horace Cathcart, bibliotekarz, kustosz i archiwista, w wieku 40 lat postanowił zamienić biblioteczny zaduch na świeże leśne powietrze. Dzięki tej książce tradycja obozowania w lesie na pewno nie będzie miała przed Wami tajemnic. To tyle na dziś, a mi nie pozostaje nic innego jak zaprosić Was na nasz Facebook, gdzie dowiecie się dokładnie co u nas słychać, dowiecie się więcej o naszych nowościach, a także na przykład weźmiecie udział w naszych konkursach.